sama poezja, sam śpiew. Rodowita Góralka zebrała sobie wspaniałych muzyków, tworząc kapelę pod wezwaniem Hanki Wójciak właśnie. Śpiewa, ale też pisze, komponuje. Wymyślili sobie ten koncert, tak żeby Państwu przedstawić to, co im w sercach, duszach gra. Północ już była, gdy się zjawiła nad niską doliną jasna luna, którą zobaczywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno wujek na Szymona. Szymonie kochany, znak go nie widzian, przed całe niebo gore. Szymonie kochany, znak go nie widzian, ci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niech wypędzają. Barany i co by kośle daj, skoby zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niech wypędzają. Barany i co by kośle daj, skoby zamknione. Pięknie was witam, my łosto mieli, trzeba by było powiedzieć po góralsku i dzisiaj tak troseczkę będziemy miesać. Wsak to nasze spotkanie się nazywa Hej Maluczki, Maluczki. Tak więc ja będę troszkę tą gwarę mieszać z polskim, bo u nas się godało tak, albo po polsku, albo po góralsku. Tak jakby ten góralski to nie był polski. Tak się fałpie właśnie godało, dzisiaj będziemy to miesać. To, że ja jestem góralką, to już Lidia powiedziała. Chłopcy nie są góralami. Spotkaliśmy się tutaj w Krakowie, także mamy krakowiaków i góroli. Dobrze, że się Jezu pod Giewontem zrodził, będzie z białych portach i w cudzewce chłodził. I miał na mój duszy zbiornik w kapelusiu. Hej, kolęda, kolęda. I miał na mój duszy zbiornik w kapelusiu. Hej, kolęda, kolęda. Ach, jest podrośnie z Jezusicku słodki, bo to ze mnie dobre garstą sarotki. Złoto kutelule kało rębuje, hej, kolęda, kolęda. Złoto kutelule kało rębuje, hej, kolęda, kolęda. Na początku okupacji nikt jeszcze sobie nie mógł wyobrazić, jak ona będzie wyglądała. Pamiętajmy, że Kraków był częścią Galicji, czyli znajdował się w Austrii, w kręgu kultury niemieckiej. Wszyscy tutaj doskonale znali język niemiecki, znali niemiecką kulturę i bardzo wysoko ją cenili. Stąd wyobrażano sobie, że druga wojna będzie wyglądała tak samo jak pierwsza, gdy działały uniwersytety i różnego rodzaju polskie instytucje społeczne.
Widniejąca za mną tablica przypomina nazwiska profesorów krakowskich, którzy zostali z tego gmachu wywiezieni do obozów koncentracyjnych 6 listopada 1939 roku w ramach tzw. Sonderaktion Kraków. Wśród nich znajdował się też wybitny prawnik, niegdyś rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisław Estreicher. Ten stary, schorowany człowiek nie przetrwał pobytu w obozie. Zmarł 28 grudnia 1939 roku, a zwłoki jego zostały skremowane i, jak to mieli Niemcy w zwyczaju, wysłane rodzinie. Rodzina Estreicherów niczego nie wyrzucała. To też zachowała paczkę, w której prochy Stanisława Estreichera przyszły z Sachsenhausen. Stoimy przed dworkiem Jana Matejki w Krzesławicach, gdzie w latach 90. przez pewien czas byłem kustoszem. Porządkując magazyny, odnalazłem takie pomieszczenie zamknięte, dosyć tajemnicze, a w niej wielkie kufry, paczki, skrzynie. W jednej z tych paczek była właśnie owa urna na prochy Stanisława Estreichera. Karol Estreicher był przekonany, że tą urnę mu ukradziono w latach 70., że zrobiła to telewizja krakowska. Dopiero po latach okazało się, że gdzieś przez pomyłkę włożył ją do skrzyni, a tą skrzynię wywiózł tutaj do dworku Matejki.